Poranek Radia TOK FM. Godzina 7.44, Tomasz Sekielski, to jest Poranek Radia TOK FM, a w studiu profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani profesor, wolność słowa, wolność wypowiedzi to jedno z podstawowych praw obywatelskich, prawda? Tak. Czy dobrze korzystamy z tego prawa w Polsce? Przywołałabym słowa zmarłego niedawno Jacka Woźniakowskiego, który powiedział, że każda grupa społeczna, każdy naród musi pracować nieustannie nad coraz lepszym odnoszeniem się do siebie, bo inaczej w kryzysie jest kultura, ale też w ogóle w kryzysie jest jego istnienie. Mamy teraz taką chwilę, w której widzimy nasilenie wzajemnej agresji i szukanie raczej tego, czym się różnimy, niż tego, w czym jesteśmy podobni. Problem polega na tym, że to się przekłada nie tylko na kwestie ścigania, na kwestie prawa karnego, ale na naszą przyszłość. A skąd się to według pani bierze, to takie coraz ostrzejsze wypowiedzi, coraz brutalniejsze? Taka spirala się zwykle nakręca. Zawsze ktoś zaczyna i nie ma sensu już potem dochodzenia, kto pierwszy zaczął. Nie tylko zaostrzył się styl wypowiedzi, ale ma to już taki rozmiar, że jak mówiłam poprzednio, bardzo zaniepokojona rozmawiałam w parlamencie kilka tygodni temu, dużo wcześniej, zanim wyszła na jaw sprawa Bruno na K., w trosce wręcz o bezpieczeństwo posłów. I zatroskana tym, że parlament nie reaguje na sytuację, w której jest zniesławiany jako całość. A z kim pani rozmawiała? Z wicemarszałkiem Sejmu, panem Kuchcińskim, przygotowując spotkanie z prezydium Sejmu i z konwentem seniorów oraz również przygotowanie spotkania z klubami parlamentarnymi, w tym z klubem PiS. I co pani usłyszała w odpowiedzi? Usłyszałam otwarcie na takie spotkanie i pewne zaskoczenie i, jak sądzę, pewne nawet niedowierzanie tym, że może chodzić jakieś zagrożenie. Ja się spodziewałam raczej, że posłowie będą atakowani na ulicach, czy będą się zdarzały przypadki pobicia. Musimy się ze sobą obchodzić ostrożniej, bo taka spirala potrafi się rozkręcić w sposób niezwykły. Profesor, filozof, profesor Zbigniew Mikołajko dzisiaj w wywiadzie w tygodniku Wprost, w rozmowie z Piotrem Najsztubem, mówi, że musi dojść do zbrodni, że te emocje są tak już nakręcone, że on, zacytuję, powiem brutalnie, zbrodnia będzie. Nie wiem jaka, ale będzie. I uważa też pan profesor, że i dwaj najwięksi liderzy partyjni, i Tusk, i Kaczyński, też zdają sobie z tego sprawę, że te emocje są już tak podkręcone, że ich rozładowanie może być bardzo tragiczne. A więc ważne, żebyśmy się zatrzymali nad przepaścią. Jesteśmy taką społecznością, która się potrafi zreflektować. Najwyższy czas to zrobić. Niedobrze jest, kiedy zaczynają również autorzy, bo i takie publikacje pan znajdzie, dobudowywać ideologię do faktów. To znaczy, znajdziemy takich, którzy powiedzą, tak, właśnie świetnie, Machiavelli, niech żyje, taka jest polityka, im brutalniej, tym lepiej. Trzeba się strzec takich słów. Ja pamiętam taki obrazek z roku 91, kiedy Tadeusz Mazowiecki wrócił z krajów byłej Jugosławii i zaczął nam mówić, że tam będzie wojna. Ja pamiętam nasze niedowierzanie. Taki kulturalny, słoneczny, piękny kraj. Właściwie za rogiem. Za rogiem, Słowianie. Kraj, który był właściwie w poprzednim ustroju celem naszych marzeń. Chcieliśmy być tacy samorządni, zamożni, bo taka była Jugosławia w porównaniu z nami. Każdy kraj i każda społeczność może się nakręcić w ten sposób. Profesor Czapiński pokazuje, a ja starałam się o tym mówić podczas podróży do Białegostoku, że jeżeli komuś nie wystarczą argumenty moralne, to niech pamięta, że to jest rozgrywana jest przyszłość kraju, przyszłość jego dzieci i wnuków. Nikt nie będzie inwestował w kraju wstrząsanym konfliktami. Nikt nie będzie się interesował takim krajem, który jest zajęty najwyżej w części sensacji lub trosk świata
który jest zajęty własnymi problemami. My stoimy teraz przed wielkimi wyzwaniami, a może nas dotknąć tak zwany syndrom filipiński, to znaczy możemy obsługiwać resztę Europy na dość niskim lub średnim poziomie, a sami zamiast teraz ścigać się w innowacjach, zamiast się ścigać w tym, żeby następne pokolenie wywalczyło dla nas właściwe miejsce w Europie, będziemy się ścigali w... na większe chamstwo w polityce na przykład. A to się może przełożyć na rzeczy niedobre. Mówiła pani o wyjeździe do Białegostoku. Ten wyjazd był związany z pani działalnością dotyczącą przeciwdziałania, tak, brutalizacji, nacjonalizmowi, faszyzmowi? To był bardzo kompleksowy wyjazd. Chciałam zobaczyć problemy na miejscu. Chciałam też zobaczyć, jak wyglądają szanse i reakcje społeczności. W sposób niezapowiedziany wkroczyłam do ośrodka detencji cudzoziemców prowadzonego przez Straż Graniczną. W tej chwili opracowuję wnioski, ale już widać, że brakuje wyraźnie mediacji, brakuje pewnej elastyczności. Konieczna jest zmiana regulaminów, które są regulaminami więziennymi. Ale ten ośrodek też, co mnie przestraszyło... To jest, rozumiem, ośrodek, gdzie nielegalni uchodźcy przebywają. Ale to nie są, pamiętajmy, przestępcy, tylko osoby, które dokonały wykroczeń administracyjnych. I są jak w więzieniu. Tak, bo takie są w tej chwili regulaminy. Ale i w tym przypadku inne ośrodki, na przykład w Kętrzynie, działają lepiej i w takim cieplejszym otoczeniu społecznym. Tutaj do niedawna były tam kobiety z dziećmi, żadnej edukacji, bo formalnie miasto powiedziało, że nie ma takiego obowiązku. Ale nie było też fundacji, nie było opieki, prezentów dla dzieci. Było takie zimne sąsiedztwo. Z jednej strony widziałam, jak pięknieje Białystok i jakim regionem fantastycznych szans jest Podlasie. Ale proszę popatrzeć, to jest jak w soczewce nasz problem. Zamiast być dumnym z różnorodności, zamiast oprócz pokazywania wycieczkom i cudzoziemcom Puszczy Białowieskiej zrobić coś w rodzaju Centrum Kopernika, pokazać różnorodność kulturową tego regionu, przepraszam, i ściągać tysiące turystów, zrobić tam zielone szkoły, które by uczyły tego, że Polska jest różnorodna, bo Podlasie może nas przygotować do tego, co czeka resztę kraju. Toniemy czasami w pretensjach. Postępy duże, i to mówili wszyscy obecni, notujemy w pracy policji. Natomiast w orzeczeniach sądów i prokuratury zdarzają się orzeczenia zdumiewające. Jeżeli wyszedłby pan wieczorem z restauracji i został napadnięty przez ludzi z maczetami, którzy chcą pana zabić, pana i towarzyszącą panu dziewczynę, krzycząc wyraźnie mówią, że to z powodu pana koloru skóry. I w tej chwili zupełnie przypadkowo został ten człowiek uratowany. A w postępowaniu jest to kwalifikowane jako bójka. Niebywałe. To człowiek patrzy zdumiony w akta i widzimy wyraźnie, że zgodziliśmy się co do tego, że potrzebne są szkolenia i rozmowy z prokuraturą i sądem. Uwrażliwienie na ten problem. Miałam również wykład dla prawie 500 studentów znakomitego Wydziału Prawa, pierwszy w Polsce. Ale jest bardzo ważne, żeby mówić o tych sprawach. Co ja mam powiedzieć człowiekowi, który przyjechał z Czeczenii, pracuje, jest lubiany wśród sąsiadów i na osiedlu. Ma 5 malutkich dzieci. Gdyby obudził się 10 minut później, ani on, ani tych 5 małych dzieci już by nie żyło, bo podpalono mu drzwi, ogień przeszedł do mieszkania i w przedpokoju już było pełno dymu. Ten nacjonalizm jest coraz większym problemem w Polsce? Czy jakiś neofaszyzm? Ja tego bym nie określiła jako nacjonalizm, chociaż nacjonalizm dla mnie jest taką formą, o której Jan Paweł II mówi, że o ile patriotyzm to jest miłość do swojego narodu i sympatia do innych, to nacjonalizm łączy się z wykluczeniem. Ale problemem szukamy tej zbrodni, no 10 minut brakowało. Mniejsza czujność tego ojca małych dzieci. Ja patrzyłam temu człowiekowi w oczy. On mnie pytał, co on zawinił. Co jest ja miałam obcy. Mu powiedzieć?
Czy zawinił pewnie to, że jest obcym? A więc każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, bo tu prawo karne tego nie uniesie. No właśnie, a pani profesor, jak pani słyszy pomysły polityków, żeby zmienić prawo, Platforma Obywatelska proponuje, żeby artykuł 256 kodeksu karnego zmienić i proponuje brzmienie, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Według pani to jest krok w dobrym kierunku? Tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, sam fakt słabej reakcji naszego prawa karnego na te akty nienawiści jest już przedmiotem zainteresowania Rady Europy, w której raczej byliśmy ostatnio beniaminkiem, bo w zakresie praw człowieka, wolności Polska się dobrze stosuje. Teraz również w moim urzędzie odpowiadałem już na kwestionariusz, co się dzieje u nas właściwie. Jeżeli chodzi o stosowanie kary pozbawienia wolności w przypadku wolności słowa, to niedawno skierowałam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważam, że u nas kara pozbawienia wolności w przypadku wystąpień słownych jest nadużywana. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z nawoływaniem do zbrodni, do popełnienia przestępstwa,